Cześć, jestem Kasia i witam Was w pierwszym w historii tego kanału Q&A graficznym. I jeśli usłyszycie jakieś hałasy w tle i krzyczenie potworów czy coś w tym stylu, to przez to, że mój sąsiad właśnie oglądał filmy science fiction, więc jak coś jestem bezpieczna, nie martwcie się o mnie. Czy zrobię odcinek o tym, co można robić po grafice? Z wielką chęcią zrobię i wiem, że ja jak byłam na pierwszym roku, nie miałam żadnego pojęcia o tym, ile jest tych rzeczy i jak bardzo różne są. I nawet sobie myślę, że jest tego tak dużo, że można by z tego zrobić całą serię. I jeśli myślicie, że to jest dobry pomysł, to dawajcie znać w komentarzach. Jaki jest poziom kształcenia na animacji? Ja osobiście nie byłam na animacji, czego bardzo żałuję i przez to nie jestem zbyt kompetentna, żeby odpowiedzieć dobrze na to pytanie, ale wiem, że najlepszym sposobem, żeby się o tym przekonać, jest po prostu, ten sposób brzmi trochę kryminalnie, ale postalkowanie po prostu tych uczelni i studentów, którzy są na danych uczelniach, bo na pewno każda szkoła uczy zupełnie inaczej. Jest inny typ animacji, podejrzewam, i są inne jakieś takie, powiedzmy, preferencje kształcenia, więc najlepiej to po prostu samemu trochę pośledzić, co się samemu chce robić w animacji. Pytań o egzamin pojawiło się mnóstwo. Od pytań, jak powinny wyglądać prace na egzamin, przez to, co w ogóle dać do teczki, jakie mogą być zadania na egzaminie i czy ja mogłabym omówić, jak te prace powinny wyglądać i pokazać jakieś przykłady. No. I większość rzeczy, które wiem, powiedziałam już w filmie, który nagrałam o egzaminie i o moich pracach do teczki. Nie wiem o wiele więcej, przez to, że no, jako student nie byłam nigdy w komisji, nie byłam członkiem komisji, nie widziałam tych egzaminów od drugiej strony. Ale mam trochę doświadczenia z uczeniem rysunku. Właściwie uczyłam rysunku chyba ponad 2 lata, tak mi się wydaje. Chyba 2 lata. Więc mam inny pomysł, że... Bo ciężko by mi było pokazać na pewno przykłady konkretne, jak to by mogło wyglądać. Ale może łatwiej by było, gdybym mogła pooceniać Wasze prace. Jeśli oczywiście bylibyście chętni na to, może być anonimowo, żeby nie było zbyt stresująco, żeby po prostu omówić dobre i złe rzeczy na ich temat, co można by było poprawić i a w jakie rzeczy iść. Więc nie wiem, co o tym myślicie, ale mogłabym zrobić coś takiego. Czy byłam samoukiem, czy przygotowywałam się z kursów? Więc na to pytanie mogę tylko odpowiedzieć, że pół na pół, bo całe życie, od kiedy pamiętam cokolwiek tak naprawdę, rysowałam i na pewno też dużo się inspirowałam moją siostrą, która w tym czasie malowała. Rysowałam non-stop, zawsze, podczas czasu wolnego, podczas zajęć, podczas tego, jak nie mogłam się skupić i rysowałam non-stop. W wieku 15 lat chwyciłam po raz pierwszy za płótno i pędzel. Na kurs poszłam, tylko że na kurs architektoniczny. W sensie rysunku architektonicznego, przygotowujący przed studiami, bo właśnie wybierałam się na początku na architekturę. W sensie to nie jest kurs stricte pod grafikę, więc to nie jest dokładnie myślenie graficzne, ale na pewno nauczyłam się lepiej władać perspektywą i nauczyłam się właśnie konstrukcji perspektywy światła i cienia, właściwie budowy tego, powiedzmy. I to mi na pewno pomogło sporo i też kompozycja, ale no to była zupełnie inna bajka niż grafika, więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o zdawanie na grafikę, to było to pół na pół, bo dużo rzeczy było bardzo na czuja i bardzo na intuicję. Jak wygląda studiowanie grafiki podyplomowo? Tego niestety nie wiem, więc wolę nie zgadywać i nie naprowadzać nijak, bo mogłabym powiedzieć jakąś głupotę i na pewno to jest bardzo zależne od uczelni, więc znowu trzeba trochę zrobić własnego śledztwa, no ale wolę nic nie mówić na ten temat, bo sama nie doświadczyłam tego i nie znam nikogo, kto był na takiej grafice. Książki to jest temat rzeka. O tym mogłabym mówić godzinami i na pewno jeszcze zrobię o tym nie jeden odcinek, ale no teraz muszę powiedzieć trochę w skrócie, więc odpowiadając na to, jakie są moje ulubione książki, ja rozróżniam 4 rodzaje książek, w sensie w kategorii grafiki. Są to eseje, albumy, książki takie powiedzmy instruktażowe i prace naukowe. I
wszystkie te cztery kategorie kocham równie mocno, więc akurat w skrócie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli chodzi o książki typograficzne, to mam takie dwie ulubione, które są świetne na początek i mają gigantyczną ilość wiedzy w sobie. I to jest na pewno Stwórz i Złóż, i to jest łatwo dostać. D2D myślę, że nadal to mają i to jest całkiem obszerna książka, w której jest wszystko od podstaw, od też samej koncepcji tworzenia liter, od czego to się wszystko zaczęło i jak projektować litery, jak na nie patrzeć i z czego się składają i tak dalej. A druga książka to jest Technika liternictwa. Niestety już mi się troszkę rozwala, bo jest już starutka, ale wydaje mi się, że dostaniecie ją na Allegro i w różnych takich miejscach. Z tego, co patrzyłam ostatnio, to chyba można ją dostać nawet za 6 ziko, mimo inflacji i wszystkiego. Da się znaleźć takie książki dosyć tanio czasami, zwłaszcza te stare, bo z tego, co wiem, to nie było żadnego odświeżającego do druku ani nic takiego. To jest niesamowita książka, bo wydaje mi się, że ona została stworzona głównie dla szyldziarzy, ale jest tutaj wszystko. Od właśnie teorii całej liternictwa, przez narzędzia do kaligrafii, narzędzia do tworzenia szyldów, metody jakich się używa, sposoby w ogóle prowadzenia ręki, jakieś takie rzeczy typu jak mieszać własne farby. I w ogóle wszystko jest. I na samym końcu też są bardzo piękne, bardzo, bardzo piękne kroje, które można jakby wzorować się na nich. Jest wszystko tutaj. No. Więc no, świetna książka. Jeśli chodzi o książkę do historii grafiki, to znam osobiście jedno i to jest Historia projektowania graficznego. Myślę, że dalej też da się ją dostać. I to jest stety lub niestety jedyna taka książka, jaką znam po polsku, która by tak obejmowała wszystko tak ogółem. Jakie są moje dalsze plany, to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, co los mi da. Mam za dużo pomysłów na siebie i za dużo rzeczy mnie kręci, więc najchętniej robiłabym wszystko na raz. Nie wiem, co mnie czeka. W tym momencie najbardziej kręci mnie branding i typografia. I z tego najbardziej się kształcę teraz. Jestem na takich, powiedzmy, studiach podyplomowych, na takim programie badawczym w Instytucie Typografii Plantina w Antwerpii, obok muzeum, które właśnie jest na liście UNESCO z tego względu, jakby przez swoje dziedzictwo typograficzno-drukarskie, bo mają niesamowite zbiory czcionek. W ogóle kiedyś też mogę, bo pewnie wiele z Was wie, że jest wielka dyskusja font czcionka i mogę o tym też kiedyś opowiedzieć trochę więcej, no ale właśnie badam fizyczne czcionki, żeby móc z nich zrobić użytkowe, komputerowe kroje pisma. Więc to jest jedna rzecz, którą teraz robię. Druga rzecz, którą będę robić, to będę stażystką w studio brandingowym w Brukseli. I więc no, teraz chwilowo siedzę w Belgii, właśnie nie jestem w swoim domu, też nie mam wszystkich książek tutaj, żeby wam pokazać. No i robię dużo, dużo własnych projektów na boku, więc w sumie jeśli chcecie widzieć, co się dzieje dalej ze mną i co w ogóle robię w międzyczasie, to najwięcej znajdziecie na pewno na moim Instagramie i polecam zobaczyć po prostu tam. Ile kosztuje studiowanie grafiki? Nie jestem w stanie podać dokładnej ceny, bo to wszystko na pewno różni się w tym momencie, też można powiedzieć, od roku, w którym to oglądacie, ale też od konkretnie tego, co robicie, od jakości tego, co chcecie kupić i
od bardzo wielu czynników, ale jestem w stanie Wam powiedzieć, co wpływa, jakby jakie, na jakie rzeczy idą pieniądze na grafice. Pierwsza rzecz, no to jest kwestia, czy uczelnia jest darmowa, czy płatna. Większość uczelni w Polsce jest darmowa. Też są oczywiście uczelnie płatne i też za granicą, no też trzeba się liczyć z bardzo różnymi kosztami, więc to oczywiście zależy od tego, gdzie kto chce iść i jakby to jest pierwszy, no główny, najważniejszy, powiedzmy, wydatek lub jego brak. Dobrą rzeczą a propos studiowania jest to, że są zniżki studenckie na bardzo dużo rzeczy, więc zawsze przy każdym wydatku warto się upewnić, czy nie ma zniżki studenckiej na to, więc też z niektórymi wydatkami lepiej poczekać do rozpoczęcia studiów, bo na przykład, nie wiem, laptopy bardzo często można kupić ze zniżką studencką, więc wtedy trzeba mieć już legitymację studencką. Więc czasami lepiej jest przeznaczyć na to pieniądze po prostu w pierwszym miesiącu studiowania, a nie wcześniej, czasami. Jednorazowy właśnie taki wydatek, no to jest laptop lub też czasami dodatkowo tablet, no ale myślę, że laptop w zupełności wystarczy, no ale laptop jest taką niezbędną rzeczą, bo właściwie całe nasze życie potem dzieje się na laptopie, bo i podczas zajęć, korekt, i w domu, i wszędzie robimy wszystko na laptopie, więc no to jest bardzo ważny wydatek. I warto od razu powiem, bo to jest błąd, który ja popełniłam na pierwszym roku i do teraz zbieram żniwa tego. Warto jest od razu sobie kupić dyski dodatkowe, żeby zgrywać sobie pliki na te dyski, bo komputer się potrafi bardzo szybko zapchać, a jak się zapycha, wszystko działa powoli, jest tylko stres, wkurzenie i dramat, więc można temu zapobiec, kupując dyski i przechowując po prostu wszystkie potrzebne pliki na dyskach. Kolejna rzecz to są programy. W większości to będą na pewno programy typu pakiet Adobe, czyli Photoshop, InDesign, Illustrator i inne tego typu rzeczy. W tym wypadku to jest subskrypcja, więc płaci się co miesiąc, no ale to są najważniejsze programy, których się używa non-stop. No i też wiadomo, że można robić jakoś ogarnąć pirackie wersje, ale nie polecam. Plus trochę przyzwoitości. Jak was stać, jesteście w stanie, to płaćcie za te programy, bo ci ludzie ulepszają je dla nas i zresztą można mieć niezłe kłopoty, jak ktoś zauważy to, że robi się to na spiraconych programach po prostu. No i czasami oczywiście dochodzą dodatkowe programy, inne, no ale to już w zależności od jakichś tam własnych potrzeb, więc to różnie bywa. No i niektóre programy są płatne raz na całe życie, niektóre też da się ogarnąć darmowe, więc i też są zniżki studenckie zazwyczaj, więc no to jest o tyle łatwiejsza sprawa. Dużo kasy idzie na papier i na dodatkowe materiały typu wszystko, co potrzebujemy w sumie do wykonania fizycznych rzeczy. Myślę, że część rzeczy jest zapewniana przez uczelnię, ale no zazwyczaj, z tego co wiem, w Polsce większość rzeczy takich mniejszych trzeba sobie zapewnić samemu, plus jakieś tam małe narzędzia typu, jak ktoś, nie wiem, robi linoryt, no to pewnie jakieś lepsze dłuta albo jakieś takie rzeczy, no ale to już też we własnym zakresie. I też czasami są jakieś zrzutki na materiały. No i część materiałów jest zapewniona, więc to bardzo zależy na pewno od uczelni i od przedmiotu. Ale to nie są jakieś kosmiczne wydatki. Plus to nie jest tak, że miesiąc w miesiąc jest aż tyle wydatków, bo bardzo często to jest tylko przed sesją na przykład. Też jak już macie część narzędzi, na przykład do kaligrafii czy coś takiego, no to używacie ich w kółko. I wydruki. Wydruki lub prototypy. ASP w Gdańsku nie posiada swojej drukarni, więc dużo było latania po drukarzach i w ogóle sprawdzania tego, jaka drukarnia jest najlepsza, najtańsza i najszybciej działająca, najbliżej uczelni, jakby dużo myślenia wokół tego, ale to jest na pewno duży wydatek. Podczas COVID-a tego nie było, ale po COVID-zie i przed COVID-em jak najbardziej. Więc no, jeśli chcemy robić prototypy naszych projektów
lub już gotowe wydruki, no to też na to idzie kasa. No i jeszcze są dwa takie wydatki, które są nieobowiązkowe i zależą tylko od Waszych potrzeb i to są właśnie książki, na przykład webinary, jakieś festiwale designu i takie rzeczy i kursy dodatkowe, w sensie takie poza uczelnią. I często to są też tańsze kursy, więc to nie są takie duże ceny, a czasami no to są gigantyczne kursy, więc też kosztują trochę, więc to też bardzo zależy od tego, co się samemu preferuje. Myślę, że to są takie główne wydatki i raczej nic innego nie powinno zaskoczyć. To tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, czegoś nie wyjaśniłam dobrze lub bardzo byście chcieli, nie wiem, wejść w polemikę lub zgodzić się z tym, co powiedziałam, zapraszam do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia następnym razem.